fire came to be, and with it, disparity. And the brighter the flame, the deeper the shadow. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack, witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Dark Souls 2 Scholar of the Sin. Zaczynając od sprawdzenia typu zbroi, która powinna nas przenieść do jakiegoś wspólnika. Dobra, mogę się już pozbyć tego, że będę, ale jeszcze chcę pokazać jedną rzecz, o której wiedziałem od dłuższego czasu, ale nie wiedziałem jak to aktywować, bo oczywiście jestem kompletnym idiotą i nie pomyślałem, żeby to wpisać po prostu w YouTube'a bądź w Google'a. A mówicie o czymś, co... Muszę się upewnić, że wyłączyłem sobie trainera po szukaniu cudu. A właśnie, a propos cudu, też go znalazłem. Pamiętacie ten mechanizm, gdzie były te... ten okrągły taki, gdzie był przed kolcami w Szulwie, przed tym pierwszym ogniskiem w Sanktuarium? Dokładnie tam był ten cud, o którym wspominałem. Więc dobra, zanim zapomnę o nim, to pokażę. To jest dokładnie ten tutaj. Odmowa. Starożytny cud powstały dzięki kardynałowi Szulwy. Rzuć wyzwanie losowi, gdy zdrowie spadnie do zera. Dawniej zaklęcie miało na celu dać zmarłemu ostatnią chwilę na pożegnanie. No, a mówiąc wprost, zaklęcie działa w taki sposób, to raczej cud, że możemy je sobie aktywować i tak jakby działa w momencie, w którym nasze zdrowie spadnie do zera, no to wtedy dostajemy jakby drugą szansę, ale nie, że na przykład, nie wiem, spadniemy z wysokości i nagle padniemy martwi, po czym wstaniemy jak gdyby nigdy nic, tylko nie, po prostu zejdzie nam zdrowie do zera, ale nie wiem, czy to jest procentowe, czy to jest zawsze 100%, że przeżyjemy. Jeśli to jest procentowe, to wiadomo, zakładam, że jest 50-50. Jak jest 100%, no to zdrowie spada do zera, ale może nam się odnowić, bo nie wiem w jakim stopniu i nie zamierzam tego co sprawdzać, ale to jest zawsze do przetestowania, na przykład, nie wiem, dać się obić, po czym użyć cudu, a potem dać się obić na przykład temu ogniowi, na jakimś byku. No to jest najbezpieczniejszy sposób sprawdzenia tego. No, a wracając do tego, co już sprawdziłem, mam teraz w rękach dwie katany. I uwaga, normalnie bijemy w taki sposób, tak. Jak wcisnę, no to wiadomo, jak wcisnę Y, czy tam trójkąt, no to mamy katanę w prawej ręce, w długonie. Ale jeśli właśnie mamy dwie te same rodzaje broni, czyli tym, że to dwie katany, to po przytrzymaniu Y-a, dalej mamy w obu rękach kutany. I uwaga, prawą dalej atakujemy normalnie, ale lewą atakujemy dwoma broniami jednocześnie. Czy to się zużyło? Ciosów, nie? I to też nie. Pięknie. To się nazywa postawa... jak to się nazywa? Czy to jest dual stance albo power stance. I to można zrobić tylko wtedy, kiedy mamy dwa te same rodzaje oręża na podorędziu. Czyli na przykład dwie katany. Oczywiście z łukami się nie da, będzie obrwiało. Dwie katany, dwa wielkie miecze, dwa sztylety, dwie włócznie. Dwie lance pewnie też, dwie kosy prawdopodobnie, no tego typu, nie? Bo wiadomo, no laski, kostura, czy tam, dobra, tarcze może by się dało, ale łuki, kusze i tak dalej, no tego raczej się nie da w taki sposób używać. Chyba że Avelyn, to może się udać, ale tak, czy dwie zwykłe kusze dałoby się tak wykorzystać? No to wątpię. Ale z broniem białymi się da. No to dobrze, co chciałem pokazać, pokazałem. Tak więc wejdźmy do tego wspomnienia. A figa, jednak nie wejdziemy. Dobra. Czyli to na sam koniec dopiero. Dobra, to co, najpierw ten czy ten boss? Może najpierw ten. Chociaż dojście do niego może być trochę trudne. Przejście wymaga na śmiałość. Tak, zdecydowanie tak. Loriostalowej woli.
Wędrowny Szeremierz Idle. A w sumie dobra, na... Czekaj, czy ja mam... Czekaj, czy ja mam ten kryształ? Mam, dobra. To nie, nie, nie. Na samą przeprawę możemy ich przyzwać. Tylko przed bossem będę musiał ich odesłać, żeby właśnie nie był zbuffowany. Ale na samą przeprawę możemy sobie ich wziąć. A dobra, w sumie powalczmy tym Power Stance'em. Dziękować. Tam... Thank you. On użył właśnie jednej z tych, O Boże. Pamiętam tą cholerę. Wiesz, jaki to jest problem? Ropuszka będzie sobie tak waliła. Ta miaszczyzna będzie waliła tak cały czas. Tam za nią nic nie trzeba przejść. Okej, ładnie. Dobra, żeby zużywać jak najmniej estusów, to zużyję trochę tych klejnotów, które nazbierałem przez całość mojej przeprawy. Tutaj dalej mogę iść, ale nie chcę. No i niestety, jaki jest problem? To sobie będzie pluło i pluło i pluło, a przejście, w sensie czas na przejście jest dosyć mocno ograniczony. Ach, więc dobrze, spróbuj. Okej, nieważne. Zapomniałem, że to jest jednorazowa akcja. Dobra, czyli jednak musimy iść tędy. Po prostu to przejście to jest taki skrót. Tak po prostu muszę iść przez taki ziom. No dobra, nauka na przyszłość. Ej! Sundupę! Dawaj! Jak tole? Co to było w ogóle? Tamten czarował. To ma tak żałosne obrażenia mówi. A biorąc pod uwagę, że to jest łuk zwykły, nie? Co jak co, ale sądziłem, że akurat błyskawice to będą biły trochę więcej. Dobra, nie, czekaj, dawać mi z powrotem mój wielki łuk zabójcy smoków. Tylko czysty łuk. O, super, jeszcze ten pieprzony kapłanik sobie ją wyleczył. Cy! O! Łocheda? Na pewnie, uciekaj sobie. Cholerny... No nie wyjdzie! Nie wyjdzie stamtąd! Dobra... Panie, jak miło, że żeś tutaj przyszedł. Naprawdę, bardzo miło, że raczyłeś przyjść ku własnej śmierci. Jestem ci za to niezmiernie wdzięczny. Okej, tak samo. Dobra, może po prostu będę atakował mrokiem, a na bossie spróbuję przetestować tego Dual Stance'a. Tego się nie spodziewałaś, co? Że ktoś tak sobie perfidnie przetemotuje. Divine Blessinga, biegnie. Czy serem rok jest aż taki skuteczny? Ile ja muszę łoić normalnie, żeby tutaj, żeby ją zabić z tego? Wow, serio? Akurat się osłaniał tarczą. Zajebiście. Jeszcze lepiej.
jeszcze ciebie mi tu brakowało. Na szczęście oni są dosyć podatni na mój wrok. No więc zgiń. Padnij. No kurde, użyłem... No co za typ? Użył ciszy! Przez to nie mogę czarować. Pięknie, co ja mam teraz robić? Elo, po prostu się tam. Jeden Estus. Ten klejn to też była ta sprawa. Przed tobą radę. Musisz jeszcze odnaleźć. Chyba kolejny. A, dobra, nie. Ten chyba nie użył ciszy. Musisz jeszcze odnaleźć. W trakcie, czyli nie użyje. A propos. Dopiero co powiedziałem, że nie użył. I co? I akurat... No co, chciałoby się leczyć. Najpiękniej, zwane kajfy. Suszony korzeń. A w sumie właśnie, może tak to działa. Coś nie leczy jak już w Sekiro. Co? O! O, już? Okej, bo poszło zaskakująco szybko. Pamiętam, że na konsoli to przejście zajęło mi trochę dłużej. Chociaż sobie na konsoli też bije mniej niż teraz, więc... Chyba nie zasługa tego. Chyba wiesz, by tam przyszedł? No to przez ten projekt pewnie, że... Pewnie, że tam nie pójdzie, ale... Mogę go zdjąć. Ostatnie. Pięknie. Dobra. Teraz tak. Poproszę o pierwsze proszek naprawczy. Po drugie o szkarłatną wodę. Odnowić zaklęcia. No i po trzecie użyć kryształu. Aby obu tych upiorów, znaczy oba te upiory odesłać. Dzięki za pomoc, ale już nie chcę, abyście mi towarzyszyli. Bo chwilowo jest mi to niepotrzebne. Dobra, czekaj, czy ja go mogłem zatruć? Chyba nie, więc nie będę nawet próbował. Miecz z Dranglake czy włócznia? Spróbuję włócznią i... Albo nie. Nie, spróbuję miecz. Czy nie, bo nie, bo włócznia. Włócznia więcej bije. Więc dobra, tarcza i włócznia, póki będę mógł. No a potem oczywiście będziemy się bawić czarami. Więc dobrze, walczmy zatem. Z drugim demonem kuźni. No jak widzicie, oczywiście niebieski. A jak już wspomniałem, niebieski demon zadaje obrażenia. Oj! No i skubany z domu. Dobra. Widzicie? O, okej. Kurde, jest już skubany. Okej. Przez to, że się podnosiłem, to nie oberwałem. Nie, jeszcze. Dobra. Już teraz nie zadaję obrażeń. Obok niego stoję. Dobra. Bum.
nie był. To zależy od tego, czy ja jestem blisko, czy po prostu od trzeciej fazy. O, ale żeś mnie ładnie przesunął, kolego. Dziękuję ci, naprawdę. O, tak serio? Dobra. Chciałem to jeszcze przetrzymać, ale skoro już taki szkło, tak? No dobra, walczymy na dystans. Wow. Okej, przebieżka numer 3 zakończona. Musiałem sobie zastanowić. Zrobię sobie żeba na poręcz na magię. Ale tym razem spróbuję wykorzystać żywicę z tej sosny. Żeby nie musi sobie przemieniać. Do tego. Smoka. Serio? Udało mi się go zachwiać? Stwierdzili, że to jest możliwe. Dobra, jeszcze jedna z tych skawica mi się znowu zbadać. Dawaj. Jest? Jest! Zginął. Dobra. Dusza demona później. Demona numer 8 oczywiście. To jest to, co szybko wypniemy. Wywiad dla brzuch. Wywiad dla zwycięstwo. Oj tak. W sumie on jeden jest wart tego gestu. Tak naprawdę w tej części. No mówię dlatego, że tego jeszcze, że nie udało mi się go pokonać tak naprawdę. Ten rycerz na dole też. Smok niby w sumie też był tego wart, ale okazało. Ale dobra. Nie był aż tak trudny, jak sądziłem. Maska Farosa! Przed tobą grupę. Serio? Grubo? Maska przypominająca dzieło Farosa z oczodołów płyną łzy skrapiające je posiadacza. Większość tworów Farosa wprawia uczonych w zakłopotanie i ta maska nie jest wyjątkiem. Okej, okay, no wygląda tak, ale jakby no... dla wyglądu tylko i wyłącznie, no bo... nie bardzo wiem, co to ma dawać. O! Ojej! O!
Okej, dobra, nie wa... What? 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 Jak? Co? Jak ktoś na tym mieczu zostawił wiadomość? Spróbuj ogon. Jaki ogon? I co, to jest przejście przed ognicho? Jap. Dobra. Okej, czyli udało się za trzecim podejściem zabić tego demona. Co prawda z szybkim leczeniem. Błyskawicznym wręcz. No ale kurde, jakbym użył, się odtoczył, użył Estusów, bo akurat jak to robiłem, to on przestał atakować, więc jakbym użył na szybko Estusów, no to myślę, żebym też to zrobił. Ale to już tak. 50-50. Dobra, teraz wrócę, myślę, do moich kryształowych włóczni. Co by sobie tutaj dać? Może jakiś urok? To by było dobre, ale muszę z jednej włóczni zrezygnować wtedy. No i dobra, niech będzie. Tu, a tutaj... Regeneracja, leczenie... Nie, bo nie będzie... Po prostu nie, wielkie leczenie po sobie. Bo a nóż widelec uda się to w walce wykorzystać. Tylko teraz tak, tutaj potrzebuję wrócić do konsula tego, chociaż wolałbym inny. Przecież czekaj, ile to ma? No nie, to jest tylko pod mrok. Nie, to jest pod mrok. Wiadomo, konsekwencja będą takie sobie. Więc nie, muszę mieć to. Potem wydaje szybka wymiana na to, ale dzwonek będę miał na to. Zobaczcie, dla przypomnienia, bo już mi się pieprzą opisy. To wymaga kostura, nie? Ja. Niestety, ale tak. Ty, chyba że mógłbym tej broni użyć jednej, którą... Czyli mam jeszcze tu? Proszę, taką... Nie, odstawiłem do ekwipunku, czy do pudełka, ale sprawdźmy, bo tak. To chcę wypieprzyć. Tutaj... Dachi out. Katana z czarnej stali zabójca, uciekę to na niej zostaną, ale tę włócznię chcę jedną zobaczyć. O, tą. Szmatą większyma. Czy to można aktywować urok? Nie. Zmiana? Tu? Może! Okej. Zaklęcia też. To właśnie, to zużywa wytrzymałość, to jest taki drobny ból. Ale w sumie może być jako tylko po to, aby użyć tego uroku. Chociaż w sumie, skoro i tak planuję to zrobić tak, żeby najpierw zużyć te włócznie, a potem walić do niego z mroku, no to nawet nie jest mi to aż tak potrzebne, żeby to broń wymieniać. Dobra. Lecimy z czym mamy. 33 minuty plus minus wycięcia. Pewnie od razu wyjdę do trzeciego. Może zaoszczędzę 30 minut. Może. Więc dobrze. Od razu weźmy prostą dłoń. Totalnie zlewa tych przeciwników. Idź. A co ty czekasz? Wszystkie figurki, jakie mogłem zniszczyć do tej pory, to zniszczyłem, więc... Jeśli jakaś została, to jest tam za bossem, który się tu znajduje. No, wyłaś, Reim. Dobrze wiem, że tu jesteś. Ano, panie i panowie, oto przed wami rycerz oparów, znany lorowcom jako Reim Zdrajca. Okej, nerwa to poszło. Kurde, staminę bym chciał odzyskać. To jest jeszcze pikuś. Druga faza to jest dopiero pogrom.
zbuffuję ten wielki mieczek. No już sobie go trochę zbuffował. To się rozpalił. Troszkę. Teraz się broni, to oczywiście mniejsze obrażenia nie dostało. Dobra, ja go walę, nie walą. Dla coś. Szybkie leczenie. Nik. No dawaj, dawaj. Dobrze, rzeczy gra jest za głośno. Dobrze. Nik. 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 Faza mu się odpalała mniej więcej przy połowie zdrowia, z tego co pamiętam. Albo, ciekawostka, w momencie, w którym włożymy set Velstalda, aby na niego hełm, no to wtedy drugą fazę odpali sobie natychmiast. Będzie myślał, że walczy z Velstaldem. Bo oczywiście nie ogarnia, że mamy tylko set od Velstalda, a nie jesteśmy faktycznie. Dwa ciosy i druga faza, którą się odpalić. Czekaj, to się na tyle upewnić. No. Dobrze. Dobra, fajnie. Oj, idealnie połowę zdrowia to się wydaje. Daj. O, dobra, odpala fazę. To ja też muszę szybko. Proszę, podstawił ten drugi mieczek i walczy teraz tylko tym wielkim. No i co? A, tak, tym normalnie tak siepnął. Nie potężnie, ale... Na szczęście teraz tylko a propos potężnego siepnięcia. Szybki Jezus. Totalnie nie jest! Ale teraz już jest! Boże, stracił root, mnie to rozproszyło! Ale okej, jest! Dusza nadal i damy popiołu i duszę rycerza oparów. Dobra, czyli omiał ten ostatni kawałek. Mamy 11. Dobra, ma... A nie, to jest taka korona chyba. Tak, korona starego żelaznego króla. I to jest ciało Nadali. No, jak widać, niewiele z niego zostało. Ja pierdzielę, serio, nienawidzę tego bossa. Chyba 3 albo 4 razy na tym podejściu musiałem sobie odświeżyć tego. Musiałem sobie odświeżyć HP, ale honestly, totalnie nie żałuję. Okej, korona starego żelaznego króla, który niegdyś rządził tą krainą. Króla pochłonęło rozpalone żelazo, spotkał istotę, której imienia nie wolno wymawiać i stał się krwawą ziemią. Wszystko to jednak wydarzenia z zamierzchłej przeszłości. Dziś nikt nawet nie pamięta prawdziwego imienia króla. To się topi, czy co? Czy to się zagrusza? Pytanie, I guess.
idiotą zaczął użyć pióra, jakby się zaczął tej pistoleta. Biegusiem, czy tam unikiem. Go! Szybkie ognicho. Dobra, spokój. Okej. Okay. Dwóch bossów pokonanych, ale to jeszcze nie koniec naszych zabaw. Ponieważ właśnie teraz powinno odblokować się to oto. Tak jest, to oto miejsce. Tu czeka nas sekretny boss z tego dodatku. Co teraz? Wspomnienie żelaznego króla! Wypuść mnie stąd! Okej, okay, znowu wędrowny szermierz i znowu Lorio stalowej woli. Tutaj coś. A nie, dobra, przebijało mi się. Myślałem, że jest jakiś przedmiot, ale nie. Kurde, mogę zmienić te. Mogę czarę zmienić. Tak, 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 wiem, że nie mam tego w wspomnieniu. Za wolna jest ta broń, mi się wydaje. No, ewentualnie co bym mógł zrobić to... O, bro... No wy se chyba żartujecie. Podejdę i zacznę pluć, co? Oczywiście. I oczywiście z namierzaniem. Płatki, tabisty kamień, kukła człowieka i chodzi do sceptyka. Czyli takie średnio łoty. Jak to na plery wszedł? Pewnie masz tam 4. Jasne, oczywiście, że im to nic nie robi. Biegiem tu i Divine. Bo to jest problem, że ja tu nie mogę właśnie być zbyt długo. Nie, nie, nie kosa to chcę. Jak będę za długo, to nawet w trakcie walki sposób nie będę rzucić. Gdzie jest ten boss? Dobra, YOLO, pomijam wszystkich, nawet nie próbuję walczyć. O, świetnie, dokładnie to podbiło mi teraz potrzebne na szczęście. Jasne, jeszcze kapitana Alona. Dobra, żyje. Żyje. Jak już można szybko zmienić. Okej, okay, ładnie. Zdjęty jednym strzałem. Teraz czerwone stali, czyli mech. Tutaj. Spróbuj okrężna droga, więc spróbuj prawo. Okej. Okay. Zastosujmy się w takim razie do wskazówki. To jest te panie, niech tu jest. Pewnie jeszcze będą... Jest boss! 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 Co ja gadam za głupoty? Źle. Jakiś szamuraj! Ser Alon! Proszę! Proszę! Chyba... Ej, ja muszę tego dual stance'a na niby tu, bo... Co jest? Co to za cios? Muszę będzie sprawdzać. Dobra, mogę zmienić czy nie? Figa! Dobra, czekaj, nieskończone HP. Na czas zmiany broni. O, tu ci katana.
zamiast tarczy zabójca. Power stance? I leci. Aj! Kurde, od razu. Ładnie. No backstaba tarczy nie mam co liczyć, to już coś mi się wydaje. O, ładnie. No kurde! Co mi ten jednego ciosu, to się wopałem na pchnięcie od schopu. O, dziękuję za uczenko. Ja muszę zobaczyć, która wiadomość jest tak oceniana. Teraz chyba broni. No. O, ładnie. A nie, musisz poćwiczyć. Okej, ten wypadł ładny. Ja to, sorry, ale musiałem. Ja mogę tego przejść za jednym podejściem. Pierwszy to był Fuchs. Jeszcze go ten. Nie wierzę, że udało mi się tych dwóch pierwszych ciosów unikać. Znaczy, wróć, nie, nie to. Nie wierzę, że udało mi się go sięgnąć, to chciałem powiedzieć. Albo mi się wydaje, albo ona uczy katanę. Albo wynajmniej broń, która bardzo ją przypomina. Okej, ładny wypad, muszę przyznać. Serio, jeszcze mi trafił? Jeszcze trafił, sięgnął, patrz, mi trafił. O! Nie widziałem, że ciężki, a tak też się liczy. Ej, to się nie udało. Od kogo wytrąciłem z równowagi tym silnym atakiem. Dobra. Jest! Pokonany. Dusza ser Alona. Okej. Okay. I tutaj co? Dobra robota. Jest! Ostatni klin kuźni! Proszę. Okej. Okay. Tylko jakby to był ostatni klin kuźni. Ale gdzie jest ostatnia popielna figurka, którą mam zniszczyć tym klinem? Tego akurat nie wiem. Okej, okay, dobra. Już wiem. Zapomniałem o je... Zapomniałem, że jeszcze nie ten... Jakżeśmy szedł do tego trzeciego ogniska, to tam było jeszcze przejście wcześniej. Tam, kurde, na dole jest przejście do osobnej wieży, w której jest właśnie ostatnia figurka. W sensie postawy, której mi brakuje, a którą powinienem w sumie tak naprawdę na samym początku zniszczyć. Bo... Kurde, nie to. To jest tylko pytanie. Raz. No. Żeby nie marnować za dużo czasu. Tutaj ktoś jest? Nie ma. Jest trup, a przy trupach wiadomo, zazwyczaj ktoś jest. Tutaj mamy czysty kamień. Okej. Wow, wytrwały. O proszę, ten nie zszedł nam chyba strzał. No i okej.
Kurde, tak jak mówiłem, czuję się jak Kratos z God of War 2, nie? Mówiłem to właśnie w pie... Okej, zabójca Maldron atakuje. On to powinien być na dole. A, nie, czekaj, on będzie tu. Yeah. Siema. Patrzcie, jak on ma lance, nie? I atakuje dokładnie tak jak ja, kiedy mam te włócznie Jorga. Więc też widać chyba dokumenty, że włócznie Jorga to jest lanca, a nie... kategoryzowane znaczy jako włócznie. Po nim? Kurde, o dziwo nie. Dobra, to szybki włóczek. A, no tak. Kurz. Teraz se ucieknie na dół, pewnie się wyleczy, a po drodze oczywiście są typy, a figurka na samym dole. I zdychaj! Już wystarczająco dużo czasu przez ciebie zmarnowałem. Całe trzy przebieżki. Tylko po to, żeby spróbować, żeby do ciebie koleć. Jeden postanowił. No te obie postanowili. Zabić jak idioci. Tutaj teraz biorę. Tylko poduszę i od razu do Strayda, żeby ją wymienić. Chyba, że będzie potrzebna to czegoś jeszcze. Wtedy wiadomo. Będę musiał... poczekać. Czy poczekać, będę musiał sobie... rozmnożyć. Ale liczę na to, że dusza będzie... Cyk. Dusza dali. I proszę. Wszystkie 12 kawałków połączyło się. Natalia przestała istnieć. Zdobywasz jej prawdziwą duszę. No. Ej, ale wiecie co jest w sumie zabawne? Że te popiołki. Czy popiełki, może popiełki. Kurde, już mi w głowie Hogwarts zagasło. Że te popielne figurki to trochę jak horcruxy trochę, nie? Trochę się zachowują. No patrzcie, zniszczyliśmy wszystkie figurki. I co? I prawdziwie zabiliśmy Natalię. Dobra, tutaj. I zobaczmy teraz opis. Dusza rycerza oparów, to na początek. Nie. Na początek to dusza demona kuźni, który nawiedza zamek zatopiony w płynnym żelazie. Życie starego żelaznego króla zostało odebrane przez żelazo, któremu dano duszę. Czy ten metalowy gigant był tam od początku, czy to jednak wytwór próżności króla? Okej, to jest chyba dokładnie kropka w kropkę opis taki, jaki był przy poprzedniej, przy tej pierwszej duszy. O, nawet tu jest potwierdzenie w tym, w opisie Tesrain. Dusze rycerza oparów, który strzeże lochów w mglistej wieży. Rain był doskonałym rycerzem, którego zauroczyła Dama Popiołu i który osiadł w jej krainie dymu i mgieł. Dusza Sir Alona, który służył niegdyś staremu Żelaznemu Królowi. Alon przybył ze wschodu i wkrótce stał się najbardziej zaufanym rycerzem Żelaznego Króla. I dusza Natalii, Damy Popiołu, która porzuciła swe ciało i błąka się po mglistej wieży. Dama Popiołów przemieniła się w dym, by zwabiać ludzi do swego domostwa, które z czasem zaczęto nazywać Mglistą Wieżą. Okej. Okay. Co? Znowu? Co z tymi, co widziałem? Astetyczny wielki... A wy tu... A, tam. No, a wy tu skąd? No, skąd? Grzebali się. A, chyba, że o to chodziło. Lewa ręka, przed tobą tajemnica. Nie wiem, ale prawdopodobnie chodziło o to. Ten przedmiot. Właśnie, te wiadomości. Nie. Muszę to tam napisane. To...
albo to. Ta pierwsza, albo ta czwarta. Były oceniane w trakcie. No okej. Okay. To mi się bardzo podoba. Dobrze, wracamy w takim razie do ognicha. I lecimy do Strayda. Bo nie wiadomo, który z nich finalnie da nam coś nowego. Chociaż podejrzewam, że może jednak bardziej Ornifex, bo Strayd to ostatnio nie był zbyt wylewny, jeśli chodzi o cokolwiek. za dłuższe bossów. Zobaczmy, jaką będzie interakcję. Nie. Nie. O! A nie, dobra. Okej, okay, dobra. Jednak coś tam ma. Dusza demona kuźni. Ogromny miecz wykonany z duszy demona kuźni. Zaczyna moc się nie wiem. Ale w sumie jest to samo? Wydaje mi się, że tak, no ale może akurat. Jako, że demon był magiczny, to miecz też będzie magiczny. To jest za. Nadalie. Protest. Zaklęcie piromantyczne. Nadali damy popiołu. Strzela licznymi płomieniami mroku. Dziecko mroku o niepojętej sile znalazło się w pozbawionej króla krainie, w której nie było żywej duszy. Udając się tam zaś, skazało się na najstraszniejszy los. Okej. Okay. Tak, sądzę, że sobie poradzę. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało. To mamy... Dobra, w sumie właśnie pokażę wam może te nowe piromancje. Czyli wąż, taniec ognia i właśnie protest. Czekaj, czy ja mam przy sobie... Nie, nie mam, więc... Przecież czekaj, nie, przecież mam tą. Mam ten... Właśnie, szponton, więc opowiem to aktywować. A, dobra, nie, jednak... Ale w sumie nawet jest powiedziane, że piromancji może tylko płomienie piromancji aktywować, więc... Logiczne. Wielki mieczyk. Dobra, katany mogę schować. To także... Nie zostanie jeszcze. Ten dzwonek out. Płomień piromancji. Poproszę. Ten miecz jeszcze zobaczmy. Starożytny miecz nieznanego pochodzenia był przekazywany z pokolenia na pokolenie, aż trafił w ręce Gordina, wędrownego rycerza z Forosy, po czym zaginął w dniu jego śmierci. Co ciekawe, każdy ze sławnych szermierzy, którzy byli w posiadaniu tego miecza, był leworęczny. No way! No way! No fucking way! Czy to jest miecz Artoriasa? No patrzcie, no wygląda kropka w kropkę jak miecz Artoriasa z jedynki. Okej, nie ma tu. Ej, a jak do lewej ręki? Jak do lewej ręki go dam? To nie, to też nie. Ja myślałem, że jak było powiedziane, że był leworęczny posiadacz, to coś się zmieni, ale widać się nie zmieniło. Więc dobrze. Tutaj zmiana. I dobra, na koniec. Tak wygląda ulicy wąż. Cofnia. Z protest. Tak jestem sam ciekaw, bo tego nie zdobyłem, jak grałem pierwszy raz. Aaa, dobra. To jest to samo co burza ognia albo burza ognia chaosu, tylko pewnie po prostu jeszcze mocniejsze niż jest to co mam. A, jeszcze ten miecz demona kuźni. Czy będzie ognisty, czy będzie... Jest ognisty. Ej, no ale skam! To jak ja mam zrobić ten magiczny? Ej, no, teraz się czuję oszukany, autentycznie. Dobra, zawitajmy jeszcze do Ornifex, do Celdory. I zobaczmy, czy ona ma coś. Do zaoferowania z tych dusz. Dobra, czekaj.
i łapy. Jedziemy. To po prostu się o wiele szybciej. Nie zabiłem go tym? Trzeba się jeszcze pozbyć. Tego typa w sumie też. Przeżył. Minimalnie w łeb nie dostał i to przeżył. Nie wiem. Chyba to jest tak bardzo przypadkowe. Nie wiem takiego. Nie lubię takiego czegoś. Potem wychodzi, że na siłę przytworzę odcinek, ale tak naprawdę nie chcę. To jest, jak chcecie coś z dużym bossem zrobić. Zobaczmy, co ty masz? Miecz opa... A, dobra, u nie jest ten magiczny! Dobra, w sumie to było nadlogiczne. Stary miecz z demona kuźni. Ogromny miecz wykonany z duszy demona kuźni. W jego klindze drzewie wielki płomień. Wybrać silny atak, by go uwolnić. Kiedy stary król posiadał moc dawania życia kawałkom żelaza, stworzył wiele metalowych tworów. Dzięki za ocenienie. To żelazne monstrum mogło być jednym ze zwierzaków króla. Ja, ciekawe. Miecz oparów. Prosty miecz wykuty z duszy rycerza oparów i nasycony mrokiem nadali. Wygnany szermierz, Reim, posiadał umiejętność usuwania czarnej mgły. Postanowił jednak miastego żyć obok niej, w towarzystwie dziecka mroku żyjącego w jego mieczu. Okay. Oczarowany miecz Alona. Katana wykuta z duszy ser Alona. Hipnotyzujące swoim pofalowaniem ostrze potęguje mistyczną atmosferę roztaczaną przez tę broń. Alon przybył ze wschodu i wkrótce stał się najbardziej zaufanym rycerzem Żelaznego Króla. Gdy odszedł, monarcha przekazał jego imię swoim żelaznym wojownikom. Dzwonek krzyków z duszy Nadali. Święty dzwonek stworzony z duszy Nadali Damy Popiołu. Nic w przerażającym wyglądzie dzwonka nie kojarzy się ze świętością. Zwiększa on jednak wiarę posiadacza. Zamrożone niczym przy sączeniu się żelazo, z którego stworzono dzwonek, zdaje się czekać na krzyk. Ciekawe, czy byłby lepszy od mojego aktualnego. I ogromny miecz oparów. Ogromny miecz wykuty z duszy rycerza oparów. Wygnany... Dobra, to jest to samo, co tutaj. Czy ten pierwszy miecz? No dobra. Zagarnąłem, co chciałem. DLC-ka ukończyłem. A zatem został mi już tylko jeden. Tak z... DLC, którego ja nazywam lodowym, a który nominalnie nazywa się Koroną Króla z Kości Słoniowej. Jakoś tak. I żeby jego aktywować, no to przeniosę się do rozdzielenia, bo stamtąd po prostu będzie najbliżej. Dobra, już nie będę tam szedł, bo już nie będzie wystarczająco długi. Więc okej, ode mnie póki co w tym materiale to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym, w którym rozpoczniemy kolejnego DLC-ka i zarazem ostatniego. To Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Cześć!